Gdy w gorzkich mękach umierał, krzyżu, na którym Panieńskie rodzenie od matki bierze smutne rozłączenie, z ran wylewa krwi strumienie, na grzechów naszych zgładzenie. Krzyżu, którym się my wierni szczycimy, tym znakiem wszyscy święci są znaczeni, tym znakiem siebie zdobimy, gdy krzyż na czole kładziemy. W tym znaku pewni zbawienia będziemy, czarny odpędzać możemy. Krzyż święty wszystko zwojuje, precz wszystko złe ustępuje. Drzewo żywota wśród raju stojące, roskoszny owoc światu przynoszące, tyś na górze Kalwaryi rodziło owoc Maryi. Na wieczne czasy i przez miliony Krzyżu Chrystusu bądźże pochwalony. Tyś jest znak triumfujący, radość wiernym przynoszący. O Trójco Święta Boże nieskończony, daj nam posiłek, ratuj lud strapiony. Przez znamię Krzyża Świętego wyrwij nas od wszego złego. Kłaniam się, Chryste, błogosławię Tobie, żeś przez krzyż święty świat odkupił sobie. Przez krzyża Twego noszenie osłudź wiernym utrapienie. Więc ach mój Jezu, krzyż Twój całuję, dziękujemy. Krzyża się Twego trzymamy, zmiłuj się Jezu nad nami. Jezu, do krzyża gwoźdźmi przykowany, duszy swe najświętsze rany, a dzień skonania naszego przyjmij do królestwa swego. A w dzień skonania naszego przyjmij do
królestwa swego. Porządnie. No to byliśmy coś w parafii, była jakaś msza, byliśmy coś i królestwa było. Królestwa. A to błędy się zdarzają. Z tego czasu miałem problem taki po mieszkaniu w akademiku, że mi się królestwo po prostu bardzo dużym wyrazem mieszało. Pewnie z cesarstwo. Z cesarstwem, tak. I tak sobie pomyślałem, że jeszcze mamy drugą pieśń, którą zepsuła melodia. Tak, a mianowicie na myśli Płaczcie Anieli, bo uważam obecną, posłanie śpiewaną melodię za bardzo słabą. To jest strona... Następna. Na stronie drugiej, prawa kolumna, tak. Czy wszyscy mają ten tytuł? Bo ja na przykład właśnie mi się ucięło i zastanawiam się, czy ktoś jeszcze też ma taką złą brzmi, ale gdzie ucięto wersję? No, cierpią, prawa kolumna. Nie, same... Strona, jest, mam tak, jest. Okej, okay, to dobrze, to znaczy, że tutaj mam. Więc melodii na pewno było dużo. Jak to stare powiedzenie mówi, co wieść to inna pieśń, tak naprawdę co kościół to inne były melodie, ale to jest melodia, którą chciałbym zaśpiewać, to pochodzi z Kocudzy, od pań Kocudzanek właśnie, które pamiętam, że to jest przeżycie po prostu, tak jak one to śpiewają, są proste kobiety, naprawdę proste kobiety, gdzieś tam mieszkające na wsi. No zrobiły potem karierę medialną, Koko, Eurospoko, ale trochę jeździły gdzieś tam po świecie. Ale generalnie są bardzo proste kobiety tam gdzieś ze wsi, z parafii. I jak one to śpiewają, to po prostu to coś wspaniałego. No ta melodia jest rzeczywiście też wyjątkowo piękna, więc chciałbym, żebyśmy po prostu tę pieśń na tę melodię śpiewali. Ona też jest bardzo długa, zresztą. Jak panie z Kocudzy, tam penie, bo one a mówią jak, więc jak penie z Kocudzy to śpiewały, to one nie wiedziały w ogóle, że ta pieśń ma tyle zwrotek. Śpiewały tylko mniej więcej do połowy, tam gdzie jest Płaczcie Pagórki. Natomiast wszystkie pozostałe zwrotki nie, bo gdzieś tam miały jakiś śpiewnik. Zresztą one głównie posługiwały się śpiewnikami takimi przepisywanymi gdzieś w zeszytach, czy gdzieś wklejanymi jakimiś wycinanymi skądś tekstami i miałem tylko na połowę. Gdybyś akurat trafił na takie coś i dopiero myśmy i to poszerzyli trochę ten repertuar w Kubie Wielkiej, zresztą przyjemności uczestniczenia w tych pieśni, czy tam przynajmniej uczestniczenia słuchając, bo można się włączać, ale jak one same śpiewają, to jednak jest flankowe. Prawda idzie tak. Płaczcie anieli, to właśnie przypomniałem, że ktoś to nie wie, że w Kocudzy oczywiście jest sposób śpiewania taki, że panie tam zatrzymują się na bardzo, bardzo długie takie nuty. Oni potrafią gdzieś do 3, do 4 można iść czasem jeszcze dłużej. One śpiewają tam 6-7 kobiet na ogół i oczywiście się świetnie rozumieją, one śpiewają dokładnie tak samo. My spróbujemy tak właśnie, jeżeli ktoś potrzebuje jakoś to policzyć, tak między 3 a 4 zwykłe wartości są takie zatrzymania. Idzie tak. Płaczcie anieli, płaczcie duchy święte, radość wam dzisiaj i wesele wzięte. Radość wam dzisiaj i wesele wzięte. Pójdźmy dalej. Płaczcie przy śmierci, płaczcie przy pogrzebie króla waszego i Boga na niebie. Króla waszego i Boga na niebie. Płaczcie wesołe, dzień dzisiejszy.
jasne słońce, płacz koło miesięczne, zalejcie gwiazdy światła swoje wdzięczne, zalejcie gwiazdy światła swoje wdzięczne. Płaczcie promienie z nieba wywieszone, wasze przedniejsze światło zagaszone, wasze przedniejsze światło zagaszone. Płaczcie obłoki, płaczcie chmury czyste, łzy miasto rosy wylej dzierżeń siwce, łzy miasto rosy wylej dzierżeń siwce. Płaczcie pioruny, płaczcie błyskawice, nad grobem króla niebieskiej stolice, nad grobem króla niebieskiej stolice. Płaczcie i wiatry, i niebieskie biegi, płaczcie płaczcie mrozy, śniegi, płaczcie grzegrady, płaczcie mrozy, śniegi, płaczcie ścieląc się kostcami górami, w tym grobie leży, który władzał wami. W tym grobie leży, który władał wami. Płaczcie zatopy, płaczcie morskie wały, płaczcie i wyspy, płaczcie morskie skały, płaczcie płaczcie morskie skały. Płaczcie umarł Pan, który was fundował, tu leży, co wam wszystkim rozkazował, tu leży, co wam wszystkim rozkazował. Płaczcie i ryby, i wielorybowie, płaczcie syreny, płaczcie delfinowie, płaczcie syreny, płaczcie delfinowie, płaczcie pod wodą, Stworzyciel prawdziwy.
Płaczcie rowy ciemne, płaczcie jaskinie, płaczcie rowy ciemne, płaczcie umarł Pan, urodnik wasz miły, któregoście się ręku zawiesiły, któregoście się ręku zawiesiły, płaczcie pagórki, płacz na ostatek.
któremu to wszystko chwali stworzone samemu. To wszystko chwali stworzone samemu. I owszem, jakby stworzenie wszelakie zawarł Bóg w tobie przez życie trojakie. Zawarł Bóg w tobie przez życie trojakie. Bo rośniesz z drzewem, czujesz bestie jami, a rozumem się rządzisz z aniołami, a rozumem się rządzisz z aniołami. Dopomóż wtedy płakać nad Panem w jego umęczeniu, płakać nad Panem w jego umęczeniu. Niech ci już teraz obłudy światowe obmierzną, widząc bóle Jezusowe, obmierzną, widząc bóle Jezusowe. Niech cię swa wolne nie rozbestwia ciało, co wy śmiało, co być się raczej we łzach noża śmiało. Gdy Chrystusowym członka nie masz ciele, który by za cię nie ucierpiał wiele, który czartu nad sobą przewodzić, gdyż odkupiciel chcąc się wyswobodzić, gdyż odkupiciel chcąc się wyswobodzić, z niewoli jego położył i moc czartowską, z którą on się strożył, i moc czartowską, z którą on się strożył, sam i ukrócił to wszystko dla ciebie. Przyniósł, ażebyś z nim wiekował w niebie. Przyniósł, ażebyś z nim wiekował w niebie. Bierz przykład z Piotra, jak w jaskini Sioka. Zaprzeniu kocha, obacz jak Pana po zaprzeniu kocha. Niech się wyuczy płakać Magdalena, nie tak jak płacze zdradliwa Syrena.
serce napełniwszy. Weź na uwagę, że twa złość wierutna, rozbierz to sobie, że ta śmierć okrutna, rozbierz to sobie, że ta śmierć okrutna spotkała Pana. Ty pozwolić ci chciał.
trwać wiecznie. Piękna, dlatego trudno się pogodzić z tą taką wersją współczesnej melodii, która nie wiadomo w ogóle skąd się wzięła, ktoś wymyślił, stworzył, napisał. Mi się te, można powiedzieć, tam miejscami takie melodie kojarzą jakby z tym, co zazwyczaj śpiewamy po komunii, gdzie jest po prostu trudno na początku załapać w ogóle, gdzie jest... Zwłaszcza komunię tak samo, no, bo trudno zrozumieć, o co chodzi, nie? Jakby kompilacja, ale tak nie bardzo do końca. No ale przez to, że jest tyle zwrotek, to akurat, żeby się nauczyć, nie? Ale po prostu to jest tak mądra pieśń, w sensie to jest taki wykład, po prostu no... Właściwie gdyby człowiek znał tylko tą jedną pieśń, to mógłby naprawdę taki, być takim dobrym katolikiem, żyć tak po prostu tak całe życie dobrze. No naprawdę, tak mi się wydaje. No po prostu... Jest, no nie, no, wszystko tylko, jest no, tak, tak trochę jest, tylko że no, przychodzi kolejny Wielki Post, przychodzą kolejne pieśni, kolejne takie zastanowienie i... Oczywiście 40 dni takiego postu, no ale potem no to odchodzi, no gdzieś. Post jest świetny, ja nieraz już doświadczyłem tego, że dzięki Wielkiemu Postowi można zrobić rzeczy, których się wcześniej nigdy nie udawało, nie? Że tak. Narzucisz sobie 40 dni, a po 40 dniach mówisz sobie, kurczę, dałem radę, mogę dalej, nie? I ja już nie wiem, że choćby jedną rzecz naprawić w życiu co roku, nie? To już warto. No właśnie to jest taki też... Jakby sam doświadczyłem tego, że to jest jakiś taki szczególny czas łaski na to, żeby jakby naładować baterie, można powiedzieć, swoje też pod względem jakby wiary, nie? Żeby ten jakby umocnić się jakby na ten czas, jakby na cały rok, nie? Nowy, liturgiczny. Adwent też jest takim czasem, no ale coraz mniej. Ale to warto wykorzystywać. Dobra, słuchajcie, chciałbym zaśpiewać pieśń Witaj Cierniowa Korona. Strona pierwsza, tak, lewa kolumna. Nie wiem skąd ja ją znam tak do końca. Kiedyś przywiozła na pewno Kataszka, przywiozła tekst skądś z jakichś swoich wyjazdów. A nie było. Śpiewała też, tak? To jest ale zresztą... Buda miała swoje melodie, nie? Ja nie wiem skąd ja znam te melodie, czy to właśnie od Kataszki. Wydaje mi się, że ja znałem te pieśni wcześniej, ale tak. Od momentu jak Kataszka to przywiozła, to pamiętam, że ją śpiewamy. Gdzieś tam to było, ale ten. Rzeczywiście to jest ciekawa pieśń, bo ona jest trochę nierówna, mam wrażenie, tak ją pamiętam, że ona i tę warstwę tekstową ma taką jakby momentami nierówną, że momentami jest piękna, taka wysoka ta forma, a momentami taka bardzo ludowa. Może tutaj Truk mówił, że często pisana. Chyba to? Może jak Stylu mówił, cześć napisany przez autor, później przyszedownikami. Jezuita. Czy jezuita. I ty idziesz dalej, nie? Tak, wiadomo. Wniosek nagrania. Idziemy na 10.30, prawda? No czy gdzieś tak 40, to 10.10 gdzieś. Podeszłabyś do mnie, jeżeli zbierasz się. Okej. Trzeba by codziennie robić taki wyższy pieśni i tak byśmy już śpiewali wszystko. Gdzie? Ale też przez Adwent i przez Wielki Post przynajmniej raz w tygodniu można było spokojnie. No właśnie, ja bym bardzo chciał, tylko też tak... Tak, 18. Bo tak sobie myślę, że to jest za często... Myślę, że trzeba by spróbować. Częściej niż raz w tygodniu mi się nie dało, myślę. Ja bardzo zapraszam, tak? Bardzo zapraszam na tego. Tak, na cały Wielki Tydzień go zapraszam bardzo serdecznie. No dokładnie, bo tak. Bo ja tak. Bo się od razu inaczej się czuje cały progres. To się dobra, wygadamy. Ja w ogóle odebrałem, bo jesteśmy na śpiewaniu teraz u pieśniarza. Myślałem, że nas szukasz, przychodzisz tu na śpiewanie. No trudno, dobra, tylko że nie mogę dużo rozmawiać. Nie, akurat mamy chwilę przerwy, zaczynamy zaraz. Witaj Cierniowa Korona. Dobra, to ustałuj do niej Mateuszka i powiedz mu, że cały wieczór się nie zapraszam. No, na razie pa. Mój pomysł początkowo był taki, żeby właśnie robić te spotkania, ale właśnie w takim rzadkim, powiedzmy, okresie. Mnie się bardzo większa szansa, że ludzie przyjdą na te spotkanie niż jak są rzadsze. Że jest rzadsze?
W okresie marzenia, żeby to było przez cały rok. W Wielkim Poście fantastycznie można przejść w piątek na Drogę Krzyżową, a w niedzielę na Gorzkie Żale i to spełnia już całkowite zapotrzebowanie na te śpiewy. To znaczy, no jak jeden czy drugi raz się zrobi w Wielkim Poście, ale tam nie śpiewają tego. Gdzie byś dał takie pieśni, do której by krzyżował? A nie, no myślisz, ty byłaś w czasach księdza Grzegorza? No tam u tego, tak, nie? Tak, tak, od Krzyżowa na Wyzałki. No właśnie, właśnie, u Bonifratrów. No to była piękna Droga Krzyżowa, śpiewaliśmy, śpiewaliśmy taką właśnie pieśń, która jest, która, po dwie zwrotki na każdą, z, dro, na każdą stację, a ksiądz jeszcze czytał takie rozważania z, stare, gdzieś z jakiegoś stary, nie było takich bardzo piękne, rozważań. Takich wymyślanych na siłę, nie? No właśnie. Dziecko tuka z kartki, tylko po prostu było rozważania. Idea, wszystko było po prostu. Pięknie dużo. No. Na razie, a ja mam jeszcze jedno pytanie a propos czego innego. Nie masz wolnego miejsca w samochodzie, jak będziesz jutro? Mam, no właśnie Marta mnie pyta. No gdzieś za 10:10 będę jechał. Wiesz co, a nie będziesz jechał Traugutta przypadkiem? To ja mi się wysiadam. No to jest... Traugutten. Znaczy przez Bonifratów gdzieś tam będę. Tak, tak. No, dobra. No to jak jest przystanek ten, tramwajowy, Plac Zgody, to ja bym tam czekała. Nie wiem jeszcze jak to jechać najlepiej. Na Barskiej. No nie, to Traugutta. I tak. Aha, bo nie, dobrze, Traugutta. I Krakowską potem i na ten. Aha, bo tak, tak, no właśnie. Krakowską, tak? Tam ten. Myślałem, że tam przez Chłopską, to jest lepiej. Aha. Nie, bo Chłopska jest zamknięta. Ja tylko patrzyłam na mapę, ja nie jestem tak, że ja nie. Babci takiej znałej ze schodu. No, Paulina Soczewki, babcia umarła. Jutro śpiewamy o 10:30 czuwanie, o 11:00 msza i potem prowadzenie. Czy będziemy mieć wcześniej? Nie. No dobrze. A czuwanie gdzie? Tam, na Barskiej w kaplicy. No. To takie no, chwile, no, podobno o 10:30 ma być trumna wystawiona. Nie wiadomo, czy będzie i ten, ale no, kilka pieśni można zaśpiewać. Ja wysłałem, a bo ty nie odbierasz poczty, jest. Ale i tak pewnie nie dasz rady jutro. Melodia jest, melodię, która do mnie też bardzo przemawia, jest taka. Witaj cierniowa korona, z głogu morskiego spleciona, którą Jezus Pan nad Pany był jak król koronowany. U Piłata Pąskiego. No, właśnie tak. Świetnie, przedośpiewałam. Bardzo ładna. Jest bardzo ładna. Ale płyta, jak na początek. A pewnie po... Nie jest za wysoko, to jest po 15 zwrotce już pewnie. Ale też trzeba sobie pozaznaczać metry płyty, tam gdzie są rozśmiewie, potem już leci. No się zaczyna dość nisko, witajcie, nie? A potem, który Jezus Pan nad Panem był jak król koronowany u Piłata Pąskiego. Od razu mi się kojarzy parafia wiosny mojej babci. No i bardzo dobrze godzinki. Się kojarzy. Bardzo dobrze się kojarzy. Ja, mi się kojarzy, kojarzą się różne rzeczy, ale najbardziej to mi się kojarzy parafia rodzinna mojego ojca, parafia... Padłem z głowy, parafia Domanice, to jest na pograniczu województwa lubelskiego i podlaskiego. No, też pięknie ludzie śpiewają. Jakby takiego śpiewu godzinek, jakie właśnie były w parafii, jak babcią chodziłem wtedy sumą. A to było, nie? Pod pamiętam, bo teraz już pewnie nie. Tak, znaczy nie wiem, czy ktoś jeszcze śpiewa, ale jakby ta esencja, bo tam zarówno mężczyźni bardzo nisko śpiewający i kobiety właśnie starsze, ale to nie wiem, trudno mi znaleźć jakby odpowiednik, w jaki sposób opisać ten dźwięk, ale to był jakby, nie wiem, taka ziemia, wiesz, czas, nie wiem, jakby tego typu słowa do opisu. Tych wrażeń jakby słuchowych, które mam jeszcze w pamięci, jakby z tych czasów, kiedy tam miałem pewnie tam 5 lat, 6, nie, chodziłem właśnie z babcią na ten, na drugi, to jest, po prostu coś niesamowite. To jest zamknięte, tak. To jest, nie? To co, to zaczynamy sobie. 20 zwrotek zdążymy się nauczyć. Witaj cierniowa korona, z głogu morskiego spleciona, którą Jezus Pan nad Panem był jak król.
uczynili królowi niebieskiemu. Upletli koronę z głowy, włożyli na głowę Bogu i czcigę mu w rękę dali, tak się z niego naśmiewali. Witaj, królu żydowski, tak się ojcu spodobało i tak się też stać musiało, żeby jego syn kochany był tu ukoronowany na tej ziemi niskości. Przyjął Jezus tę koronę zamiast dyma dano ścinę. Jakie jeszcze i królowie, żaden nie miał na swej głowie jak Jezus Nazareński. Ta korona bez rubina, a diamentu w niej też nie ma. Nie ze srebra ani złota była z głogu z ciernia wita dla księcia niebieskiego. Lecz koroną byłaś droga, gdyś zdobiła Syna Boga. Najdroższe są w tobie kolki, jak diament i rubin wszelki tego świata całego. Prześlicznaś jest korona, krwią Jezusa ubarwiona. Choćby świat dał wszystkie skarby, nie dostałby takiej farby, takiej jak w tej koronie. Święta, bo ta świętość z głowy zdjęta. Bezbożna cię ręka biła, krew święta cię uświęciła, Syna Boga żywego. Czcigodnaś jest korona, boś Jezusa krwią święcona. I cóż więcej ma być czone, jak te rzeczy poświęcone krwią samego Jezusa. Lecz rozważmy, chrześcijanie, co Jezus cierpiał w koronie, jak cierpiała głowa święta, gdy